Dzisiaj zrobimy piankę w trzech kolorach. Pianka jest na zimno, więc nie będziemy nic piec. Czego będziemy potrzebować? 750 ml śmietany kremówki 30%, 3 galaretek różnego smaku, 600 ml wrzątku do galaretek, 250 g serka mascarpone oraz 6 łyżek cukru pudru. Zaczniemy od rozrobienia sobie galaretek, ponieważ one muszą dobrze wystygnąć, żebyśmy mogli później je używać. Do szklanek rozlewamy wrzątek. Wsypujemy galaretkę. My mamy 3 galaretki, pierwsza to cytrynowa. Po wrzuceniu do wody, wsypaniu właściwie, przepraszam, musimy szybciutko mieszać. Druga agrestowa. Również już wymieszana, dobrze rozpuściła się, a na koniec truskawkową. Państwo mogą użyć oczywiście innych, nie ma problemu. Galaretki zostawiamy sobie, one będą sobie spoko stygły. A jak już dobrze przystygną, zajmujemy się resztą ciasta. Do miski wlewamy 300 ml śmietany kremówki i zaczynamy ubijać. To proszę Państwa chwilę trwa, to tylko na filmie tak szybciutko. Nie ubijamy ją na sztywno, tylko wyłapujemy moment, kiedy zaczyna gęstnieć. Dodajemy cukier puder. Po rozmieszaniu go ze śmietaną dodajemy pierwszą galaretkę. Powolutku, małym strumieniem mieszając. Aż do końca. Mieszamy tylko, żeby się pomieszały składniki. Teraz keksówka, którą wyłożyliśmy folią spożywczą. Tu przydadzą się cierpliwość i lekkie umiejętności, ponieważ może nam z trudem się rozłożyć, ale myślę, że Państwu się uda. I na tak przygotowaną keksówkę wylewamy pierwszą masę. Ta masa sama się rozłoży, nie trzeba jakoś specjalnie wyrównywać. Można tylko tam leciutko przejechać, żeby była gładziutka. I taką keksówkę wsadzamy do lodówki przynajmniej na 15 minut, tak około, żeby masa stężała. Jak masa jest jeszcze w lodówce, tak 10 minut, możemy zacząć robić drugą masę. I znowu wlewamy śmietanę do miski. Zaczynamy ubijać. I tak jak już mówiłam, u nas to też trochę trwa. Film jest krótszy, skrócony, więc to na pewno inaczej widać. Ale to jest chwila, trzeba się cierpliwości. Wyłapujemy moment, kiedy zaczyna tężeć. Dodajemy cukier puder. A po chwili dodajemy drugą galaretkę. W naszym przypadku tą agrestową. I też małym strumieniem wlewamy, mieszamy. A po 15 minutach możemy wyjąć foremkę z pierwszą warstwą i na tą pierwszą warstwę wlewamy naszą drugą warstwę. Ona też jakoś tam sama się ładnie rozłoży. I znowu wstawiamy do lodówki na 15 minut, żeby masa stężała. Na 5 minut przed 15 minutami możemy zająć się trzecią warstwą. Już tylko 150 ml tej śmietany kremówki wlewamy do miski i powoli ubijamy. I znowu musimy wyłapać moment, kiedy zaczyna nam śmietana gęstnieć. To też chwileczkę trwa. Chwileczkę trwa, cierpliwość trzeba. Następnie po wyłapaniu momentu dodajemy cukier puder. A jak rozmieszamy go ze śmietaną, zaczynamy dodawać serek mascarpone. Dodajemy, mieszamy, dodajemy, mieszamy, aż do wyczerpania serka. Jak Państwo widzą, masa nam mocno zgęstniała. Teraz będziemy dodawać galaretkę, w naszym przypadku truskawkową. Masa lekko się rozrzedziła. Jeszcze chwilę. I wszystko żeśmy wymieszali nie za długo, tak żeby się połączyły składniki. Wyjmujemy z lodówki naszą foremkę. Wylewamy na nią ostatnią masę. Ta jest już troszeczkę gęstsza, więc na pewno będziemy musieli użyć jakiejś łopatki do wyciągnięcia tej masy przede wszystkim z miski, a później już do rozłożenia w samej foremce. Jak Państwo widzą, tej masy jest dużo. Gdyby się okazało, że Państwo mają jej za dużo w foremce, zawsze można odebrać i w pucharku na przykład sobie zmrozić.
wyrównaliśmy spód, nie za bardzo, właściwie wiesz, przepraszam, nie za bardzo, bo będzie później to naszym spodem. Do lodówki wkładamy na kilka godzin, żeby wszystko dobrze zestężało. A po tych kilku godzinach wyjmujemy foremkę z lodówki. Używamy albo deseczki, albo prostokątnego talerza. Obracamy wszystko do góry nogami. I teraz zaczyna się zabawa z wyciągnięciem naszej pianki z foremki. Cierpliwością, lekkim potrząsaniem, a na pewno się uda. Zdejmujemy folię. A jak zdejmiemy folię, możemy zająć się dekorowaniem naszej pianki. Tak jak Państwo sobie życzą, mają fantazję, albo jak się Państwu będzie podobało. I tak pięknie wyglądającą pianką trójkolorową zapraszam na kolejne przepisy i porady na Magia Kuchni.